Siemanko, witam Was przed Ergo Areną w Gdańsku. Tu, gdzie mieliśmy się spotkać, za chwilę wchodzimy, zobaczymy, ile będzie ludzi, jacy są wystawcy. Rozpiska oczywiście jest na grupce wystawców, ale my chcemy chyba zobaczyć na żywo wystawców oraz to, co mają do pokazania, do sprzedaży i chcemy sobie porozmawiać. Ja Was zapraszam do tego wielkiego obiektu. Dzień dobry, dziękuję bardzo. To już nie jest, jak to jest. Gdzie jest ten? Takie nasze stanowisko. Może chcesz, a nie naprawdę jakiś normalny obiektyw teraz, co? To jest bardzo normalny obiektyw. Okazuje, że musi mieć terenie wielkości salonu. Tyk, pasowanie. Tak jak wiem, ale to drugie. To jest z Afryki. Przekłada, bo wydaje. W sensie nie za bardzo prostu nie pokażę. Tak. Jakby jadę to samo, no to nie ma problemu, ale jest to. Witamy się z Insektorium Gardo, jest pełna załoga, widzę. To prawda, Garot? Garot. Dobra, ja zawsze źle coś mówię. Chciałbym Cię zapytać, co ogólnie masz ciekawego po wrótce, zanim się wszystkiemu przyjrzę. Dobra, wszystko co masz 6 odnóży, czyli modliszki, patyczaki, listy, straszyki. Chrząszcz, te pustyaki, motyle też jeszcze, no dzisiaj już nie ma, ale było, nie? A, szydro, nawet motyle. Motyle też są, ćmy i tak dalej, więc tego jest sporo. No to przy okazji bym zapytał, ile w ogóle takie motyle dostępne, egzotyczne żyją? Tak mnie teraz zaciekawiło to, bo nie mam styczności w ogóle. Jak są, zależy jaki rodzaj. Pawicowate to i mak, jeszcze rośnie, powiedzmy, miesiąc rośnie, miesiąc jest poczwarka i tydzień żyje, czy dwa tygodnie. Jeżeli są takie, one się nie odżywiają już. Jeżeli się odżywia, na przykład, dajmy na to z mieszkańca, tylko jabłówka, no to nawet do pół roku żyje, nie? Bo takie nasze motyle polskie, jakieś rusałki, to też żyją z pół roku, no bo one się odżywiają. A pawicowate, które jakby się nie odżywiają, no to tyle, ile zebrały tłuszczu w sobie, więc można o tydzień, dwa. A najdłużej żyjąca modliszka? Nie, teraplatys? Tak myślę, no ogólnie z rodzaju teraplatys, jak do 2 lat od małego, nie? Do 2 lat od małego. Też oczywiście się tak łapaliśmy, dostałem informację, że muszę podejść tu do stanowiska, więc może coś jeszcze mogłem usłyszeć ciekawego? Coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Coś ciekawego? Mały rarytas, który jest. No, one są piękne. Czyli pluskwiak dwuplamy. To już jest. Widziałem, ktoś na filmie go wrzucał. Możliwe, że miał zając, nie jestem pewien, możliwe, że miały. No to są jadowite owadożerne pluskwiaki, które żyją w grupie i polują razem.
Tak, ten akurat tak. jest jeden na wystawę, więc jeszcze maluch, jeszcze urośnie trochę, więc 3-4 cm. I raczej ogólnie są spokojne, tylko po prostu jad służący w polowaniu i raczej nie ja też jad mniej więcej pszczoły, więc to nie jest jakaś tragedia, jak się udziwnia, ale też nie chcą, bardziej ucieka, to jest jak ptasznik, który woli jednak wyczesać się, czy uciec niż dziadnąć. Chociaż jeżeli mówimy o owadach, to jednak rzadkość, że faktycznie coś się dzieje, że jest coś jadowitego. Rzadko. Modliszki nie są jadowite. Co najbliżej do obrony. O, oczywiście, oczywiście. O, zbliżenia jakie złapiemy. Reptaj jest specjalny. Jest jakieś zbliżenka, to... O, nie wiem, mogę dać. Dobra, i teraz o, tego robaczka, tak? Nie, no, ja biegaczowaty jak, dalej. Tak, jak rozumiem. Straszek, tak? Tak, straszek diabelski. Nazwa adekwatna. Coś coś obrzydliwego, to nie wiem, mogę wrzucić. O. Mój promot. Zauważa, że modliszki są owadożerne. Nie, przyczyna. Chwila. Aha, i nic więcej one nie jedzą, tylko takie coś. Tak, ja tylko tam im wrzucę. Ej, co jest? Ale jeszcze jedno jest na drodze. No, jak coś przyjdzie nas pisać. A kiedy będziecie zbierać? Kiedy będziemy, czyli jeszcze australijskie? Będziemy na pewno. Nie tak przez siatkę. To się łapie. Może Ania setkę wyciągnij sobie z plecaka. Jak chcecie, nie? Wystarczy ci, co? I ten kameleon właśnie dorasta do 70 cm. Kurczę, to dinozaur jest. Dobra, jeszcze jedna panorama. No. I dałem mu spokój, nie? Udało mi się na chwilę oderwać Oskara. Organizuje to całe wielkie wydarzenie. To jest jego stanowisko, także ma dużo, dużo roboty. Nie chcę go długo przetrzymywać. Może chociaż powiesz tylko, co tu masz z grubsza ciekawego w ofercie, bo grubsza. Czy wszystko obejrzeć, to jest naprawdę trochę lepiej. Oprócz wiadomo akcesorii z Exotero oraz Terrarii mamy w ofercie kameleony. Mamy też na ekspozycji jeden z naszych hodowlanych kameleonów Furtiver Australeti, czyli kameleon olbrzymi, który potrafi rosnąć do 70 cm. Warto później zrobić zooma na niego, właściwie nie trzeba robić zooma. Owady karmowe, wiadomo, klasycznie gekony na parcie gamrodate. Od niedawna też mamy w ofercie węże, na razie tylko grubki boa oraz goniurosaurusy, czyli chiński gekon na parcie oraz persun. Gdzie niegdzie znajdą się też gekony orzęsione oraz inne gatunki gekonów. Mam takie pytanko przy okazji. Gekony płaczące, które były na kanale, są właśnie od Oskara. Chciałbym przy okazji zapytać Oskara, co dalej z gadami najlepiej ruszyć? Ugryźć. Ugryźć? To ja bym celował w gatunki, które są mało popularne, ponieważ jeśli chcesz rozmnażać, no to nie masz dużo miejsca oraz jakby czasu, to lepiej celować w gatunki rzadsze, bo są najczęściej droższe i więcej finansowo wtedy wyciągniesz, jeżeli patrzysz pod kątem finansowym. Jeśli bardziej tylko hobbystycznym, to celuj w te gatunki, które ci się podobają kolorystycznie oraz behawioralnie. Czyli podejrzewam, że w sumie eublefary, tak? Wiesz co, ale to ma być, jeśli to ma być, mogą być eublefary, może być agama, może być gekon madagaskarski albo chiński gekon namparci, są te czarne, więc to na spokojnie można wybrać. Dobra. Co dla siebie znajdziesz? Karmówki też jest dużo w gród u Oskara, a ja w sumie od Oskara na pewno biorę drewno jadę. To dobra, w takim razie zaraz się spokojnie. Już Oskara długo nie trzymam, bo ma tu naprawdę, naprawdę dużo ludzi. I co, zapraszam również do social media Oskara, które może wymienić. Oskar Reptiles oraz Targi Terra Expo. I dobra. Dobra.